cenzurowane, a na linii mamy rozmówcę z Anglii. Proszę Państwa, poprzedniczką była rewelacyjna, znana, słynna, sławna, pełna empatii, artystka sceniczna i nie tylko, piosenkarka, wokalistka, kompozytorka, tekściara, Joby. Później rozmawiałam chwileczkę później z redaktorem naczelnym Pepe Telewizja, kierunek zachód. Jutro będzie Dobry Wieczór w Europie, nadawany już bezpośrednio z Essen w Niemczech. A w tej chwili przed Państwem pan Robert. Witamy Anglię. Dzień dobry, może nie Anglię, tylko Ciebie, Robercie. Dobry wieczór, Iwetko. Szalona. Cześć. Cześć. Witam wszystkich. Witam, dobry wieczór Państwu. Moment. Pani. Tak? Napisz do naszego Jarka, do koleżanek, kolegów, gdzie jesteśmy. Później. Później mi napiszę, że byliśmy. Tak, no jak teraz mam napisać? Dobra, poczekaj, Iwetko, kochanie, porozmawiajmy o tym, co mieliśmy, na czym mieliśmy się skupiać. Później, następnym razem to wszystko zorganizujemy, okej? Okay? Koronawirus. Koronawirus. Widzisz, ja nie widzę twojej twarzy, ja nie wiem, jak odpowiadasz, jaką masz mimikę, ja nie wiem, czy w jakim kierunku iść, ale dobra. To jest trochę niesprawiedliwe, bo ty widzisz mnie, a ja nie widzę ciebie. Halo? Dobra, a więc tak, no cały czas wiadomo, jest wzrost i to znaczny. Zarażonych do tej pory, z tego co wiadomo, wykryto 2877 przypadków, a zmarło już 422 osoby, czyli tak jak pamiętasz, żeśmy ostatni raz rozmawiali, to było, o ile pamiętam, 2626 i 104 lub 140 zmarłych. Czyli jest to znaczna, widać, że idzie to w kierunku wyższego. Dobrze, i teraz tak. Wczoraj premier ogłosił, że mamy się zamknąć w domach. Powolutku zamykają się biznesy, niestety, ale niestety taki czas jest. Oczywiście restauracje są zamknięte już. Wszystkie siłownie, czyli miejsca, gdzie wcześniej chodziliśmy, wszystko jest pozamykane. I to bardzo dobrze. Oczywiście. Wszystkie kluby, wszystko jest zamknięte. Co jest bardzo dobrze. Jeszcze co, ja mówię troszeczkę bardziej styczne to powinno być, ponieważ Brytyjczycy są trochę narodem takim bardzo frywolnym, tak, oni jednak się spotkają gdzieś tam na piwko i tak dalej, i tak dalej. Nie ma zachowanych odległości. Ja w ogóle jestem za noszeniem maski i rękawiczek. Naprawdę bardzo jestem głęboko w to wierzę, w moc tego i w moc dezynfekcji. Ale moment, maski powinniśmy jednak nosić. Cały czas. Poza domem oczywiście, gdzie jesteśmy w miejscach takich jak sklepy. Powinniśmy nosić maski. Ja dzisiaj byłem w masce, bo jak ogłosił to, już tak czułem wcześniej, żeby założyć w ogóle to, ten, ale ogłosił to, dobra, już teraz, ciach, naprawdę walczymy z tym, naprawdę to się dzieje, jeszcze wiecie, to jest realne, bo to było cały czas realne, nie? Ale teraz to już tak dotarło tutaj tak naprawdę dotarło nasze podwórko, widać te cyfry i dlatego, wiesz, bo może na przykład Brytyjczyk, który gdzieś tutaj mieszka na jakiejś dzielnicy, on tego nie czuje, bo on nigdy tak naprawdę nie słyszał o tym, nie słyszał, żeby jakiś jego znajomy, słyszał tylko z telewizji i to, co mówią, prawda? Ale nie, to się naprawdę tutaj realnie dzieje. Dlatego namawiam do noszenia masek i namawiam do rękawiczek i do stałej dezynfekcji, stałego mycia rąk, jak najczęściej. Ale zaskoczę ciebie. Jeszcze raz? Przepraszam. Że ja Państwu teraz pokazuję, jeżeli nie widzisz, szkoda, dwie maski. Jest jedna w moim prawym ręku, tutaj już z podłączeniem. Jaką ty masz maskę? I druga ta prostsza, zwykła.
Ja mam zwykłą maskę, którą się zakłada na twarz i zaciąga na uszy i to wszystko. I to jest, są to najprostsze maski, które po pierwsze, jeśli ty kichniesz, to zostanie dla ciebie. Bo nie wiadomo tak naprawdę, nie wiadomo, czy jesteśmy nosicielami. No może nie wiemy tego. Trzeba, oczywiście powinniśmy się wszyscy przebadać. Ja mam termometr, badam się, więc mam temperaturę. Dobrze się czuję, wychodzę na zewnątrz, nie? Znaczy wychodzę na zakupy i jeszcze dojeżdżam do nielicznych klientów, których tak naprawdę wiedzą, jakiego nie ma ani w domu. Więc to jest jakąś restrykcją, jeśli chodzi o moją pracę, tak wchodząc z tematu. Ale musimy na każdym poziomie to musi... To jest wojna, kochani, tak naprawdę. Jesteśmy w czasie wojny i tyle. I najgorsze tylko jest to, że tego naszego przeciwnika nie widać. Dlatego nośmy maski. Naprawdę. Właśnie, przeciwnika nie widać. Nie widać przeciwnika, dlatego trochę to jest, wiecie, no nie fair. No. Ale dlatego musimy być jeszcze bardziej czujni. Dlatego musimy być zabezpieczeni. Prosta rzecz. Słucham. Rękawiczki też, oczywiście, że rękawiczki też. Takie jednorazowe. Ja nawet dezynfekuję je, wychodząc ze sklepu, bo nadal dotykało czegoś i dezynfekuje ręce. Mam ten mały... Okej. Okay. Przed wielką inwazją kupiłem sobie taki duży dezynfektant do rąk. I mam małą buteleczkę i teraz tą małą buteleczkę tam wypełnia mi. Cały czas używam. I warto, wiem, że pokazały się już na rynku, nawet na stacjach benzynowych, no te trochę takie dosyć wysokie ceny, bo tam była 5,70 i 6,20 za małe buteleczki. Jedna była taka w sprayu, druga była wyciskana. Więc no wiadomo, no to jest produkt niszowy teraz, dlatego ceny są wyższe. Rozumiem. Tak, okay. To nie ma co tak naprawdę, nie ma co oszczędzać na zdrowiu i na ochronie. Nie ma co, a tu mówię, tu nawet warto zainwestować te parę funtów. U was rękawiczki, bo nigdzie nie było w sklepach rękawiczki, mi się skończyły i kupiłem na stacji benzynowej za też prawie 6 funtów, ale za 100 rękawiczek, więc to jest... No, nie jest wiele, nie, za 6 funtów nie. Co nie? Przestań, 100 rękawiczek za 6 funtów i to wszystko. No i co? Wystarczy ci na długo. Przestań. No. No ale ja mówię, że na długo wystarczy. No. Trzeba kupić. Okej. Okay. Kochani, jak ja powiedziałem, namawiam do super ekstra czujności, dlatego maski, rękawiczki i... Aha! W ogóle bardzo taki pomysł kilku zestawów dresów. Więc idę do sklepu, tak. Wracam ze sklepu, dres idzie od razu do prania. Dres i wszystkie koszulka, cały ten outfit idzie wszystko do prania. Masz 60 stopniach normalnie. Masz trzy takie outfity, czyli bierzesz dwa razy w tygodniu tak naprawdę swoje rzeczy, ale to jest twoje bezpieczeństwo. Czy przynosisz? Wiesz, dezynfekcja przede wszystkim też i mycie i kąpiel musi być. Jak wracasz już z pracy, idziesz do tego sklepu, czy tam, rozumiesz, nie? Ja wiem, że do pracy w dresach nie będziemy chodzić, ale dobra, ale co by mi się, bo ludzie, można to jakoś tam połączyć. W każdym razie do sklepu można chodzić na przykład w dresach, o to chodzi. Czyli wracam z pracy, idę do domu po dresy, jadę, no, może tak. Albo zrzucam od razu wszystko, co miałem na sobie. To dobra, no, w każdym bądź razie musimy to zrzucać. Musimy to pchać od razu. Nie można nakładać tego jeszcze raz. Higiena osobista. Teraz wiesz, no możesz te same dżinsy normalnie nosić parę dni i wiesz, one nie będą brudne ani nic, no, ale teraz tak naprawdę po jednodniowym użyciu trzeba wyprać swoje rzeczy. Nie. Dlatego mówię, kilka stałów i ciach. Raz na parę dni robisz pranie, czy raz na tydzień robisz pranie, ale cały czas masz świeże, wszystko świeże jest. I tak, dobra. Okay. Teraz powiedz... Ciężko mi jest się przekrzykiwać, także przepraszam Państwa za niedomówienia, jeżeli głosek, współgłosek mi brakuje, ale okej. Okay. Robert, powiedz, czego brakuje u Was w sklepach? Czy masz taką wiedzę? Czego brakuje? W sumie niczego, nawet papier toaletowy rzucili. Byłem świadkiem, chodzę do sklepu, a facet mi mówi, jest papier. A ja, i kupiłem.
Kupiłem, tak. Kupiłem na siebie i dla mojej dziewczyny. Bo jej też zabrakło, bo naciąłem już. Ona powiedziała, Robert, jeśli. Zapytałem się, czy czegoś potrzebuje. Mówię, wiem, że teraz trzeba odległość zachować i tak dalej, ale akurat wyjechałem z jego miejsca. Podrzuciłbym jej rzeczy. Aha, w ogóle wiesz, przychodzę do niej już z zakupami, bo wiedziałem, co chcę, zrobiłem tak jakieś zakupy dla niej. Zostawiłem rzeczy. Cofnąłem się 2 metry, jestem w masce, ona otwiera drzwi i mówi, ale przecież ja nie mam koronawirusa. Ja mówię, ale bezpieczeństwo. Zrobiła oczy, ona mnie zna, wie, że też tak się za mnie zachowuje. No nic, dostarczyłem jej papier toaletowy również, tak. Niesamowite. No tak się dzieje. Do mnie, kiedy się pojawisz, krzyknę w masę, no. Ja nie koronawirusa. Będzie ta maskę nosić, na pewno. I w rękawiczkach. Wydaje mi się, że te maski wejdą jakoś tu w modę europejską teraz. Po tym wszystkim, jak już to opadnie. Że wiesz, to się w Azji dzieje, to noszą te maski, tu w Europie się tego nie widziało. A teraz wiesz, w sensie mi się wydaje, że to jakieś może pójdzie to jakoś ten. Ale dobra, nieważne. Najważniejsze jest to, że po prostu w tym momencie nosimy maski, jesteśmy super ostrożni i robimy wszystko, żeby zwalczyć tego wirusa. Tak, to już nie żarty. Czyli... Odbiegłem totalnie od tematu. Zawsze z tobą i Wetka takie rzeczy się dzieją. Dobra, okej. Okay. Dziękuję. Robinku, powiedz nam, kochany, jak u was szkoły, nauka, praca online? Jak większość, to... większość szkół jest zamknięta. Są jeszcze niektóre szkoły otwarte, które przyjmują dzieci od rodziców, którzy są rodzicami, key workers. Czy już to może zmienili od wczoraj? A, nie podam ci informacji. Mam starą informację może, dlatego ci nie mogę, muszę sprawdzić, muszę obejrzeć dzisiaj wiadomości. Byłem cały dzień zajęty. Nie słuchałem radia, cholera. Okej, okay. Do tego ci nie powiem, nie odpowiem ci na to pytanie. Bo nie wiem jeszcze, czy jest taka sytuacja, gdzie ty jako key worker, na przykład jeśli jest dwóch rodziców, którzy zarabiają, żaden z nich nie może zostać, muszą obydwoje być w pracy, wtedy dziecko może iść do szkoły. Były takie, wiem, że była takie coś, były takie dyżury miały nauczycielki. Dalej to nie wiem, bym musiał sprawdzić. Nie mogę ci tej informacji tak naprawdę tutaj teraz potwierdzić 100%, czy tak jest. Zadzwonię i widziałem. Ale tak, dużo firm pracuje z domów, bardzo dużo. Już zaczęli wcześniej już to zaczęli robić. Teraz tylko po ogłoszeniu przez premiera, po wczorajszym właśnie wystąpieniu. Osobiście wielu moich klientów zadzwoniło do mnie dzisiaj i powiedzieli, że niestety no, muszą zawiesić serwisy. Rezygnują z pracy. Nie rezygnują, zawieszają. Oni z chęcią wrócą do mnie. Czy to wrócimy do siebie. I tyle. Musimy, do tego powiedziałem, teraz musimy to zwalczyć. Słuchajcie, znowu wrócę do wspomnień ze statków, a nie bywały sytuacje, gdzie mieliśmy właśnie atak jakiegoś Norwalk virus na przykład. Norwalk virus, to jest 3-dniówka, gdzie zwracasz i masz rozwolnienie. Biegunkę i zwracasz, może tak powiedzieć. Przez 3 dni. I to jest bardzo zaraźliwe. Mieliśmy takie właśnie akcje na statkach, więc w zamkniętej miejscu ileś tysięcy osób, to są wiesz, jedno kichnie, wszyscy już to mają, tak. I my potrafiliśmy to zwalczyć. My jako załoga zwalczaliśmy to. Nie? Wiem jak to wygląda, wiesz. Ale to jest coś innego. I wiesz, i też nie było biznesu, ludzie uciekali i tak dalej, wiesz, nie? Nie sprzedawaliśmy, rozumiesz, nie? Czyli biznes był down. Czyli teraz też będzie biznes down, ale znowu wszystko wróci do góry. Bo będziemy wszyscy, tylko że musimy to zwalczyć. Musimy to zwalczyć. No musimy. No musimy to zwalczyć i to wszystko. I z powrotem wszystko będzie dobrze. Tylko teraz musimy się na 110% skupić na tym, żeby to zwalczyć. Tak, być podporządkowani restrykcjom, które wprowadziło każde państwo. A czy wiesz, jakie u was kary nałożono? Właśnie, słyszałem, że jeszcze nie ma kar na przykład na... Znaczy mówili o 1000 i tak dalej, ale słyszałem, że na przykład nie ma kar po godzinach.
Zamieszczyli, mówię, ja bym to bardziej, jeszcze bardziej tak troszeczkę ukrócił tą wolność obywatelską z uwagi na zaistniałą sytuację. Nie? Dlatego tak, tak, kary są, nie znam cyfr. Nie znam cyfr, bo słyszałem o karach, ale widzisz, to nie jestem za bardzo dobrym informatorem dla ciebie. Właśnie tej wiesz, że Jarek Tkacz pisze, jego dzieci w Polsce, nasz wspólny kolega, pozdrawiamy. Pozdrawiam. Na Wirtualia Art widzę w komentarzach, Jarek w UK, dzieci w UK, przepraszam, nie UK, UK, dzieci w Polsce i zawiedziony jest też mediami, nie wiemy dlaczego, ale nie mamy na to czasu i pisze, że w urzędzie miasta otrzymuje się darmowe jedzenie dla dzieci pod same drzwi. Super sprawa jak dla mnie. O, bardzo dobrze. Ja podzwonię i popytam się, jak to w Redzisz w ogóle wygląda. I któregoś dnia, jak się znowu spotkamy tutaj, to ci opowiem, co się dzieje tak naprawdę tutaj. Jarku, wiesz, u nas jeden z... On jest Stalford, prawda? On jest Stalford. Tak. No, tak. To świetnie. Jeden z naszych burmistrzy w Brukseli na Eterbeku, dzielnicy, piękny swój gabinet i cały urząd, wyobraź sobie, udostępnił dla bezdomnych. Oni nie utrzymują jednak tej higieny rękawiczek, jak pokazuję Państwu, jednorazowych masek. I burmistrz tej dzielnicy właśnie dał, wyobraź sobie, cały ośrodek na spanie, na opiekę dla tych bezrobotnych, żeby mogli się umyć, zjeść i w ogóle spać. Czy ty pamiętasz tą panią, która miała pokaz mody u Tomasza Wuster na tym dniu? Pamiętam. Pamiętasz imię i nazwisko tej pani? Nie. Ja mam ją na Facebooku, ja zaraz sprawdzę, ale ona szyje maski normalnie dla tam... A nawet pytałam tą panią o... Daję, rozdaję. No świetnie, zobacz. zaraz sprawdzę, jak to ten... No nie pamiętam. Wiem, bo ja z nią rozmawiałam i pisałam. Ciekawe prace, prawda? Masz taką kurzą pamięć, jak i ty do nas widzę. Proszę Państwa, ja w tej chwili pokażę dwa rodzaje masek. Jedna to jest do podłączenia od razu aparatury oddechowej, tlenu i medykacji, to jest ta droższa, a drugą mam zwykłą, jeszcze teraz, przed ogłoszeniem pandemii koronawirusa, otrzymałam te maski zwykłe. Tutaj są rękawiczki jednorazowe, papier toaletowy, pokażę Państwu, że też mam, to jest... Wiesz co, może zacznie się chwalić, bo ja też papier toaletowy mam. To bardzo dobrze, to cieszę się, że jesteśmy w dosyć dobrej sytuacji i komfortowej. A czy masz przy sobie? Mam przy sobie, bo akurat, sekundka. Jeszcze muszę rozpakować, dobra. Proszę bardzo. Proszę, choć się stukniemy. Poczekaj. O, pokaż. Wyżej. Ja tak odsłonię trochę, uwaga. Momencik. Pokazać jeszcze raz. Okej. Robert. Ha 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 ha.
Dobra, słuchaj, powiem ci tak, może ja lepiej się rozłączę, bo ty całkiem stracisz oglądalność. No. A każdy będzie proponował, że przyjedzie do toalety. Ja się nie spociłem. No, dobra. Jest taka reklama. A Piotr 25 funtów, żeby powiedzieli mi, żebym założył, jak z tobą rozmawiał. No to masz. 25 funtów. Okej, przepraszam, coś chciałeś powiedzieć. Piotr Płonka z telewizji PP, kierunek zachód, dzisiaj rano proponował, przepraszam, w południe rozmawiając ze mną, proponował, żeby ludzie zaczęli kupować i instalować w domach bidety, więc nie będzie potrzebny papier toaletowy. Widzę, że coraz więcej ludzi ogląda, to szybciutko jeszcze raz. Elegancka budka. Oj, pouciekali. Dobra, więcej tak nie robię. Moi przyjaciele, dzięki którym ja przeszłam reinkarnację. Wczoraj koleżanka hasło rzuciła, Iwetka, dźwigasz się jak Ikar i w ogóle wynurzasz się z popiołu. To między innymi dzięki właśnie tutaj mojemu I love you Robertowi, I love you drugiemu Jarkowi, którego pozdrawiamy. Posłuchaj, co radziłbyś w tej sytuacji wszystkim państwu? Spokój. Ja nie jestem, wiesz, ja nie jestem absolutnie od radzenia. Tak jak powiedziałem, że musimy sięgnąć do naszego rozsądku i trzeźwo spojrzeć na tą sytuację, co się dzieje teraz. I to nie są emocje jakaś, bo gdzieś i zakłada maskę. Nie, to jest trzeźwe. Ja bym powiedział, co to by tłumaczyłem mojemu koledze, ale nie chcę, bo ty w ogóle nie będziesz żadnej widowni mieć, żadnej, już nigdy. Bo jeżeli takiego człowieka zaprosiłaś do siebie, to lepiej nie podam tego przykładu. Dobra, podam. Nie, lepiej nie. Na pewno nie? No bo to już jest tak trafne i tak zrozumiałe, że to już bardziej zobrazować tego się chyba nie da. Na mężczyzn na przykład. No bidet automatycznie zamiast papieru toaletowego, są to te małe toalety niskie, bezpośrednio. Tak, tak, tylko że nie w każdej w domu jest instalacja i to tak naprawdę, wiesz, założenie tego, nie każdego stać na coś takiego, tak naprawdę. No, wiesz, to jest okej, okay, świetne rozwiązanie i wiesz, to, ludzie używają tego na całym świecie, nie? A, tylko niestety... Niestety jest to drogie, nie jest to tania rzecz, tak naprawdę. No. Nie każdego stać. Ale tak, to jest też oczywiście dobry pomysł. No. Właśnie bidety. Posłuchaj, u nas w Europie teraz już poważnie cenzurowanie i poważnie. U nas brakuje mąki, drożdży, zatem kobiety wróciły do klasycznego gotowania i pieczenia. Czy u was w Anglii też brakuje co niektórych produktów? Nie czuję się tego w sklepach, nie widzę, aby czegoś tam brakowało tak naprawdę, poza może puszkami, których nie ma, jestem ich zwolennikiem teraz. Jest chyba jego większość osób, dlatego tego po prostu nie ma. Ale jest i mąka, jest cukier. Doskonale zaopatrzone są polskie sklepy, również Euro Supermarket i inne sęka i tak dalej, więc polskie produkty również też są dostępne u nas. Ale mówisz puszek nie. A jeśli chodzi o puszki, nie ma. Jakiś, głównie w puszkach jest fasolka albo pomidory, no cokolwiek, co jest warzywnego w puszkach, wszystko jest wykupione. Więc tak. Jak? Nie ma w ogóle na półkach? Nie ma. Czyli ale jest już więcej towarów
niż na przykład tydzień temu. A rozumiem. Jest, tak, jest wzrost. Opowiem, ktoś, kto mieszka bardzo długo w Anglii, kto jest praktycznie tak jak tłumacz języka angielskiego, ponieważ ty perfekto idealnie posługujesz się. Ja? Co ty? Przestań. Mówię, na jakim poziomie mówię. Wiesz, to jest daleki od perfekt. Powiedz a propos Brexitu. Anglia wystąpiła, koniec, obraziła się, zabrakło flagi w parlamencie waszej angielskiej. Tak. Powiedz, jak Polonia, czy była za Brexitem, czy przeciw? Baliście się jako Polonia, jak wystąpicie? Oczywiście, bo to jest już sytuacja oczywiście nowa, niepewna. Nie wiadomo, co się będzie działo, bo był to główny temat, jeden z głównych tematów spotkań polonijnych i Polaków w różnych miejscach, rodaków. No to jest to, ale tak naprawdę teraz wszyscy mówią o wirusie. Czyli Brexit jakby już się nawet nie widzi, absolutnie nie mówi się o Brexicie, czy to w telewizji, czy w gazetach, czy na internecie. Mówi się tylko i wyłącznie o wirusie. Tylko i wyłącznie. Dlatego, znaczy wiesz, na pewno są jakieś tam jeszcze inne tematy, ale nagłówki to są oczywiście. Ty masz firmę prywatną. Ja nie wiem, czy jeszcze ją mam. Zostało mi może, powiem szczerze, zostały mi 3 prace tygodniowo jeszcze, gdzie nie ma ludzi w domach, czy biznesy, które jeszcze działają. Działają poprzez to, że mogę jechać gdzieś i gdzie to jest jakaś mała fabryczka, czy gdzie można jechać i posprzątać, gdzie ludzie jeszcze przychodzą. Ale za chwilę to wszystko będzie zamknięte. Miejmy nadzieję, że nie, ale będzie. I to się, moja praca się skończy w tym momencie. Już nie mam. Się wywieszenia białej flagi i poddania się i bankructwa. Kto ma się poddać? Iwetka, co ty w ogóle mówisz? Takich słów nie powinnaś w ogóle używać nawet w eterze, czy tutaj online. My się nigdzie nie poddajemy, będziemy walczyć. Jak powiedziałem, maska, rękawiczki, sanityzowanie i proste działania. To jest proste. Dostosowanie się do tego, co mówi rząd, plus, że mam jakiś pomysł, jeszcze bardziej powiedzmy, powiem, okej, okay, nie będę nawet robił tego czy tego, nie wiem czego, niczego. Jeszcze, albo zrobię sobie deep cleaning w domu 2 razy w tygodniu. Taki deep cleaning. Nie? Dlaczego tego nie zrobić? Nie? Dlaczego nie? I wszystko pięknie pachnie bliczem. I teraz mniej będziesz miał mniejsze dochody. Tak. Mniej klientów w tym momencie kryzysu, a już Holandia ogłosiła do 1 czerwca restrykcje, więc podejrzewamy, że inne państwa europejskie zjednoczą się, dołączą i konsekwentnie będą stały przy terminach. Powiedz, gdyby doszło do tego, że zabraknie klientów, co zrobisz? Czy państwo UK... Tak, podobno istnieje program. No, jeszcze na razie się nie... Na razie wiesz, działać z tym, co się dzieje i już wiem, że będę musiał w tym się też bardzo zainteresować. Osoby, które pracują w fabrykach, na kontraktach, to oczywiście firma, tak. Firma się nimi opiekuje, że tak powiem. Czyli jest to osoby, które są zatrudnione przez agencje i wysłane do fabryk, tak. I do innych tam biznesów, no już troszeczkę gorzej. Już nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ nie wiem do końca, czy agencja wypłaca im jakiekolwiek pieniądze później. Po wypłaceniu tego, co należy, czyli masz wypracowane godziny, dni za to otrzyma swoje pieniądze. Wyrównania jakiekolwiek. Dlatego trudno mi powiedzieć.
Zresztą mówię, to jest nowa sytuacja dla wszystkich teraz. Rząd też próbuje robić, manewruje pieniędzmi. O właśnie. Jak u was wygląda forma płatności? Kartą plastikową? Czy... No, oczywiście jeszcze gotówka, płacą ludzie gotówką, ale jak najmniej. Jak najrzadziej, przepraszam, coraz rzadziej. Coraz rzadziej. Tak. Więc to jest dobre. To jest w dobrym kierunku. A czy jesteś za tym, aby te pieniążki ulokować w banku, czy trzymać w domu? Za czym ty byś był? Można spokojnie przynieść do mnie do domu, to będzie jak w banku. Przepraszam. Słuchaj, one trafią, gdzie trafią. Wiesz, najlepiej to, ty już masz te pieniądze i masz już te swoje pieniądze, to sobie je tam trzymaj. I się od nich nie zaradziłaś, czyli nie są zakażone niczym. Oczywiście trzymanie w banku jest teoretycznie bezpieczniejsze. Chociaż teraz. Prawda? Ciekawe czasy. Okej. Wiesz, dlatego, że właśnie jak wy wystąpiliście z Unii, w tej chwili każdy się zastanawia, jakie kroki podejmie Anglia, albowiem u was był ten krok za późno. To było już ewidentnie parę tygodni za późno, Robert. Tak, no to, co to ogłosił wczoraj, powinno ogłosić tydzień temu, co najmniej. Tak. A czy... Tego, mówię, wszyscy musimy wszyscy działać w tym. A czy masz taką... są u was normalne połączenia, czy komunikacja jeździ, autobusy w dużych miastach, tramwaje, pociągi? Tak. Jeżdżą autobusy, środki lokomocji są różne, taksówki jeżdżą. No, będą jeździć, dopóki będą mogli jeździć tak naprawdę. Wiemy, że od dzisiaj w Polsce po dwie osoby mogą chodzić, tak? Dzisiaj Polska ma takie przepisy, no i niestety będziemy trzymali się... No, to jest u nas od wczoraj nocy, no właściwie od dzisiaj rano tak naprawdę. Jak? Że w małych grupach... Dwie osoby mogą iść razem, możesz wyjść na spacer raz dziennie, do sklepu, to takie najpotrzebniejsze rzeczy oczywiście też. Masz prawo. Nie, absolutnie nic, nie ma czegoś takiego, nie ma żadnych zebrań w kościołach. Nie. Powiedz jak w kościele, albowiem ty jednak chodzisz do kościoła i śpiewasz. Mam przyjemność być członkiem chóru kościelnego z Holi. Tak, ale nie ma tego, nie ma nic takiego, co było kiedyś częścią stałą tygodnia. Czyli nie ma mszy, nie ma żadnych wspólnych zebrań, spotkań i tak dalej, nabożeństw. Nie ma, mamy siedzieć w domach, rozumiesz? Nie ma żadnego łażenia nigdzie. Jest zakaz opuszczania domu i to wszystko. Ulalala. A to wszystko. Czy masz taką i posiadasz wiedzę a propos Wielkanocy? U nas w Belgii już wiemy, episkopat wydany, otwarty, ja jeszcze nie publikował, Wielkanoc, komunikacje, wierzmowania. Będą no niestety online, przykro dla nas Polaków, ale będą. No, możemy raczej tego się spodziewać, że to będzie raczej przez internet święta. No święta przez internet. Czyli... Tak jak wszystko. Ja, tak jak i nauka, moja córka została zasypana w ogóle domowymi pracami, siedzi w komputerze. Bardzo dobrze, niech się młodzież uczy. Tak. No ale rodzice muszą się więcej uczyć razem z dziećmi i pomagać i wspierać. Tak, oczywiście, zawsze powinno być.
No ale rodzice się skarżą, kiedyś tego nie mieli, a teraz doszły nowe obowiązki, nauka z dziećmi. Jesteśmy flexible, prawda? Tak. Jesteśmy żartobliwi jak guma, jesteśmy w stanie się nauczyć nowych rzeczy, więc to nie jest żaden problem. Jeśli trzeba coś takiego też, prawda? Moje dzieci żyją z moją byłą żoną, ale wiem, że takie sytuacje po prostu są do wykonania. Więc, no. Nie, najważniejsze jest teraz, jak powiedziałem, najważniejsze jest teraz walka z tym wirusem i przetrwać. Posłuchaj, co proponujesz państwu, co zalecasz, czy na świeżym powietrzu sport, no nie można już mojej mamie tak, ponieważ wiesz, ja nie mogę państwu zalecać, może są bardziej odpowiednie osoby do tego, ale powiedziałem mamie, żeby naprawdę ograniczyła te swoje wyjścia. No sobie chodziła tam na spacerki, tam ludzie różni tam sobie byli, różni na ławeczkach siedzieli i tak dalej, czyli to są miejsca, gdzie może ten wirus być. Ona mieszka w bloku w Gdańsku i ma balkon. Więc ćwiczenia, jeśli potrzebuje się dotlenić, te ćwiczenia może spokojnie wykonać na balkonie. Okay? A idąc po najpotrzebniejsze rzeczy, artykuły spożywcze, tak, do przeżycia. Musi stosować się oczywiście do maksymalnych standardów, maksymalnych już, wiesz, że to trzeba to ubranie zmienić, już nie można wychodzić. No w tym przypadku, gdzie mama nie idzie do pracy, ona, dlatego pomyślałem sobie o takich ludziach, jak moja mama, że powinna mieć właśnie trzy pary dresów, które by prała od razu, wiesz, Suszła prawa, czyli no, nie mają takiej suszarki, to jest wiesz, to mało miejsca w tych blokach, to nie mają takiego urządzenia, więc to trzeba by sobie wisiało. No nieważne, ważne jest to, że maksimum musi być oczywiście maksimum czynności. Tak, i ja wychodzę z tego samego założenia, aby ubiór ten wierzchni prać, no nie tylko. I od razu wziąć prysznic i mydło. Ten wirus podobno bardzo nie lubi właśnie mydła, środków czystości, to się nie mówi o obliczu, nie? Żaden nie lubi bliczu, poza wyborną. Więc i tutaj bardzo porządnie być, gdzie on się może gromadzić. A czy masz taką wiedzę a propos witamin, witamina C, D3? Musimy i tak, wiesz, bo tak naprawdę to, co wprowadzamy do naszego organizmu, nie zawsze jest tym, co jest tym wystarczającym. Czyli musimy brać, ale ja nie jestem dietetykiem, nie będę się tu absolutnie wypowiadał, ale ja osobiście używam, w ogóle, wiesz, ja jem jogurtów dużo, używam mam jedne witaminy, drugie jakieś, czyli... byś grać. Trzeba dbać o to ciało, jednak jest to ważne. Ale u Jobi, oprócz chórków, u Jobi artystki z Brukseli, mógłbyś tymi witaminami grać na scenie. No właśnie, gdybyś tańczył jeszcze dla mnie. Z przyjemnością kiedyś ją posłucham live. Przesłuchałem sekundkę. W ogóle słuchałem tego, co... słuchałem was i bardzo mnie to zainteresowało. Chwilkę posłuchałem, bo tu się różne rzeczy dzieją, więc ale chwilkę posłuchałem tego i bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba jej twórczość. Tak, pozytywnie. To jest część, którą słuchałem tak naprawdę, bo jestem przekonany, że tego jest o wiele więcej. Więc znaczy wiem o tym, że sobie posłucham jeszcze jej twórczości. Po angielsku. W ogóle ona się zapomina, nie wie z kim rozmawia, znaczy z kim to wie, ale w jakim języku. I należy zawsze ją tak napomknąć. Halo, Jobi, rozmawiamy w naszym ludzkim języku. Ona z marszu od razu po angielsku. Roberciu, nie będziemy państwa już tutaj męczyli. Dokładnie. Ja też już jestem troszeczkę... Dziękuję, kochanie, za rozmowę. Wspaniale, jak zwykle. Dobra, i następnym razem, słuchaj, wyślij mi SMS-ami zestawy pytań, ja dzwonię po ludziach, się dowiem i ja będę wszystko wiedział dla ciebie. Tylko zestawy pytań, proszę, i nieważne, ja się dowiem. No, tutaj się chodzi tutaj o naszą część, tak? Czyli deklarujesz, że będziesz... Ale muszę zestawy pytań, ja zadzwonię, popytam się. Dobra, buziaczki. Posłuchaj, powiedz, co to za obraz za tobą wisi.
No właśnie. Ten obraz kupiłem w second handzie za 3 funty. Ale mi się tak spodobał i to jest naprawdę oryginał, znaczy to jest ktoś to naprawdę namalował. Więc super. Chyba. Znaczy, no bo tak widać z boku, że to nierówne. No chyba, że tak robią, że to niby ma wyglądać, że ktoś to namalował. Nie wiem. W każdym razie bardzo mi się podobał i za 3 pandy to jest bardzo dobra cena. Dobra. Pozdrawiam, buziaczki. Pa, pa, pa. Pozdrawiam wszystkich. Dobranoc, kochani. Pa, pa, pa. Cześć. Skąd rozmawiałeś? Aha. To był Robert Jankowski z Redditch UK. Pa, pa. No, na razie, cześć. Dobranoc, pa, cześć. Pa, dziękujemy.